Około 50 osób wzięło udział w uroczystym otwarciu tras narciarskich w Wigierskim Parku Narodowym. To dzieci i dorośli, doświadczeni narciarze i amatorzy, którzy stawiają pierwsze kroki w tym sporcie. Postanowili skorzystać z oferty parku i wybrać się na narty. No, uważam, że na Suwalszczyźnie mamy naprawdę świetne warunki. No, teraz zima bardzo dopisała i możemy to przeklinać na parkingach, gdzieś tam z wyjazdem z domu. Natomiast dla narciarzy to jest po prostu bajkowe warunki są w tym momencie. Będę uczył się jeździć na nartach biegowych. Ze względu na to, że chciałbym poprawić swoją kondycję fizyczną, no i trochę ruchu by się przydało zimą, szczególnie gdzie jest taki okres, gdzie człowiek no, mniej się rusza. Wigierski Park Narodowy przygotował trasy, by przyciągnąć turystów także zimą. Trasy narciarskie w WPN liczą kilkanaście kilometrów długości i pokrywają się z zielonym szlakiem pieszym oraz ze ścieżką edukacyjną Suchary. Doświadczonym narciarzom polecamy najdłuższą pętlę o długości około 6,5 kilometra. Początkujący mają do dyspozycji trasę długości 4 kilometrów, mówi Jacek Łuziński, dyrektor WPN-u. Myślę, że pierwszy krok został poczyniony i będziemy szli dalej, jeżeli to się spotka z zainteresowaniem i powodzeniem. No, zimą możemy wędkować na lodzie, mamy wyznaczone trasy kuligowe, także w ten sposób można też spędzać czas. Narty biegowe, oczywiście zjazdowych, no tutaj nie ma na tyle warunków, ale nawet turystyka piesza też polecamy, bo właściwie jeżeli śnieg nie jest głęboki, a drogi przetarte, to również to się nadaje. Park oprócz tras zapewnił gościom wypożyczalnię nart. Przy organizacji pomagało Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze z Henrykiem Grabowskim na czele. Grabowski przypomina, że pierwsze biegi na nartach PTTK organizował z parkiem już rok temu. Był to swoisty prolog do utworzenia tras. My zachęcamy już od 2 lat. Oddział suwalski PTTK zaprasza właśnie w to miejsce i okolice Suwałk, inne również. Od 2 lat w niedzielę organizujemy tego typu próby narciarskie. Było to oczywiście troszeczkę trudniejsze w momencie, kiedy nie było tras. Teraz po wyznakowaniu tych tras myślę, że to zainteresowanie jeszcze wzrośnie i naprawdę grupa zwolenników będzie coraz szersza, a nawet w wolnych chwilach Suwalczanie będą odwiedzali te trasy.